zgromadzenia, czyli panelistów, których przedstawię. Stefan Wrotkowski, Jarosław Bugała, Adam Michnik, Igor Jankę i Wojciech Mazowiecki. Nie walnąłem się, zwracam uwagę. I witam Państwa bardzo gorąco. Dziękuję, że mimo takiej pogody się Państwo zdecydowali dołączyć do tego, do tej dyskusji, która mam nadzieję będzie gorąca i że może nam troszkę rozjaśni mózga. Temat jest prowokacyjny, ale nie wydaje mi się odlotowy. To znaczy podzielony świat mediów, śmierć dziennikarzy. Myślę, że jak zaczniemy rozmawiać, to się okaże, że różnie rozumiemy te same słowa i to będzie prawdopodobnie ciekawe ćwiczenie intelektualne. Ale nie będę się dał teraz w szczegóły, ponieważ mówiliśmy się, że wprowadzenie do rozmowy przygotuje Wojtek Mazowiecki i oddam mu teraz głos, a potem jak to zwykle, prawda, wszyscy huzia na prowadzącego, na wprowadzającego, będziemy z nim polemizować. Wojtek, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Ja ten głos zabieram trochę wbrew sobie, bo Sebek kazał mi powiedzieć, a ja w zasadzie uważałem, że ta debata nie ma sensu, więc traktuję ją jako pewien rachunek sumienia, żeby jednak się zastanowić, czy możemy na ten temat rozmawiać. Na temat głównie się skoncentruję na naszych problemach dotyczących śmierci dziennikarstwa polskiego, jak ja obejmuję. I w zasadzie chcę Państwu zaproponować dwie rzeczy, to znaczy diagnozę, co będzie przypomnieniem kilku banalnych rzeczy i pewne postulaty, które uważam, że należałoby spełnić, żeby taka rozmowa była w ogóle możliwa. Jeśli chodzi o stan faktyczny, no to jeżeli mówimy, o jakim dziennikarstwie rozmawiamy, to trzeba sobie moim zdaniem powiedzieć jasno, że na wpływ umysłów i jakość debaty politycznej nie mają wcale wpływu media drukowane, znaczy jakieś mają, ale przede wszystkim media elektroniczne, w szczególności telewizja, i to, jaki jest ten stan debaty, określają właściwie 3-4 stacje w tym kraju, to znaczy TVN24, który puszcza każdą głupotę moim zdaniem, im głupsze, tym dłużej się podkręca. Telewizja publiczna, która właściwie zaniedbuje w tej chwili, abdykowała i właściwie zaniedbuje zajęcie jakiegokolwiek stanowiska i uważa, że jest w porządku, bo produkuje samo usprawiedliwienia, to znaczy rola dziennikarza została sprowadzona do odmierzenia czasu równo i nie zniża się do zajęcia stanowiska. I w miarę rzetelne TV Info, ale śmiertelnie nudne. Gdzieś pomiędzy TVP Info a TVN24, jak widzę, niedoceniony Polsat News, który, szczerze powiem, nie wiem, jakie miejsce zajmie, ale jeżeli jest jakaś nadzieja w tym świecie mediów dla mnie, to z tej strony. Tak jak powiedziałem, to są banały, co Państwo doskonale wiedzą. Jeśli chodzi o przyczyny... Ale może nie wszyscy się zgadzają. Być może, dlatego stawiam je tak, jak stawiam. Jeśli chodzi o przyczyny stanu dziennikarstwa, jakie mamy dziś, to trzeba też równie banalne rzeczy powiedzieć, ale trzeba to osadzić w przyczynach powszechnych, bo na przyczyny powszechne oczywiście bardzo ostro nakładają się przyczyny polskie, ale jednak wydaje mi się, że w połowie, znaczy co najmniej w bardzo dużej mierze za stan polskiego, za stan dziennikarstwa w ogóle odpowiada to, co się dzieje ogólnie z dziennikarstwem na świecie i w szczególności u nas, czyli kryzys, co powoduje, że przewagę w naszych newsroomach, w naszych miejscach pracy zdobywa wydawca, biznesmen, a nie dziennikarz. Znaczy, to mówię nie w sensie jakiegoś antagonizowania nas, tylko w naszym myśleniu, nawet w moim myśleniu. Jeżeli ja myślę o medium, w którym pracuję, to zaczynam myśleć właśnie słówkami, zaczynam myśleć, jaki to ma oddźwięk, czy z tym się gdzieś dotrze. I dopiero potem można mówić o tabloidyzacji, dlatego że to jest trochę takie słowo wytrych, ale w tej tabloidyzacji, która nam grozi, to pierwszą przyczyną jest to, ja widzę to, że jest przewaga wydawcy dzisiaj nad dziennikarzem naszej pracy. I dopiero potem możemy na to nałożyć, na stan tego, co się dzieje w naszej pracy, również głęboki podział polityczny, włączając to oponentów do własnego państwa. To jest bardzo istotnym czynnikiem w naszym życiu publicznym, ta totalna negacja państwa,
państwa polskiego, z którą się zderzamy w tej chwili. Chciałbym tu postawić pod wątpliwość, poddać taki mit, że to polityka niszczy dziennikarstwo. Moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie. Znaczy, nie dziennikarstwo niszczy politykę, bo wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, że dziennikarze mają dość jasne i klarowne poglądy polityczne. Wydaje mi się tylko, że jest niedobrze, kiedy dziennikarstwo wychodzi poza dziennikarstwo, jeżeli nie jest informacyjne, tylko przede wszystkim bardziej opiniowe, bardziej wchodzi w poglądy, a zapomina o swojej funkcji informacyjnej i dokłada w zasadzie bardzo istotną, jeśli chodzi o Polskę, cegiełkę do podziałów polityki. To nie jest tak, że właśnie politycy nas podzielili, ale to jest tak, że w dużej mierze media dzisiaj przyczyniają się do pogłębienia tego podziału nie tylko w polityce, ale w ogóle w życiu publicznym. Chciałbym powiedzieć o paru rzeczach, które uważam, że jeżeli patrzymy na to, co się z nami dzieje, to jest właściwie taka pewna historia zaniedbań. Chciałem ją zaproponować w takim porządku, że w gruncie rzeczy, zanim się pokłóciliśmy i zanim tak ostro ze sobą dyskutujemy, to mieliśmy ileś, powiedziałbym, grzechów zaniedbań. I one się zaczynają na takim najprostszym poziomie, to znaczy nie pamiętam, żebyśmy reagowali na artykuły w Fakcie o szczurosałatkach, o stawie pełnym spirytusu, o wielorybie płynącym w górę rzeki. Nie oburzało to. Gdzieś to jest również u podstaw naszego problemu, że takie rzeczy przechodziły bezkarnie, mimo że byśmy nie zniżali się w ogóle do tego poziomu. Oczywiście jest gdzieś też te rzeczy, które były, które potem się okazały, że ich nie było, ale autorzy właściwie pewnych stwierdzeń, pewnych poglądów wygłoszonych w ogóle nie ponoszą żadnych konsekwencji. To są właśnie to są takie rzeczy jak to, co publikował Dziennik, czyli koniec Polski Michnika i Kiszczaka. To jest szalona ilustracja, która była ilustrowana zdjęciem księdza Czajkowskiego, a obok niego księdza Popiełuszki. Ja o tym wspominam dlatego, że ludzie, którzy to robili, nie wypowiedzieć zresztą nazwiska, czy Cezary Michalski, czy Robert Krasowski, uchodzą dzisiaj w naszym świecie za osoby z tego dziennikarstwa poważnego. Za osoby, które właściwie jakby nic się nie stało. To jest jakby przeszło koło nas. Publicysta, który porównuje współpracę z Gazetą Wyborczą do współpracy policji żydowskiej z niemieckim okupantem ma się świetnie. Kto jest? Piotr Zaremba. A tu jest. I czy amnezja o skoku na media publiczne przez prawicę. Takie rzeczy gdzieś mamy z tyłu głowy, ale ja nie wiem, czy przyzwoitość, czy jakby niechęć do tego, że uważamy, że ludzie są z natury lepsi, więc nie przypominamy ich tych gorszych rzeczy, w ogóle się nie o tym nie pamięta. Tylko, że to nie jest tak, że to jest tylko historia. Mamy takie rzeczy jak dzisiaj. To dzisiaj się dzieją takie rzeczy jak okładka Wprost, że sztur zlinczowany na własną prośbę. To dzisiaj Trotyl, jeżeli mówimy o głośnej historii Trotylu, a mamy w gruncie rzeczy pretensje do Rzeczpospolitej, czego ja nie rozumiem, rozumiem i nie rozumiem, ale głównie tę sprawę nakręcił TVN24 przez cały dzień ten temat i telewizje, które po prostu podgrzewały temat. Więc to są rzeczy, które ja widzę w takim rosnącym szeregu zaniedbań, od takich banalnych rzeczy, które nie przychodzą nam do głowy, do tego, że po prostu już jak my nie wiemy, jak nad tym wszystkim zapanować. I ostatni element diagnozy to jest problem symetrii. Otóż istnieje mit, że mamy dwie równorzędne strony sporu, że równo są one winne wszystkiego, że jeżeli się porusza problem Nicponia, Brauna czy pani Stankiewicz, to natychmiast się działuć, a nie Siołowski, a Paliko. To jest problem w polityce, ale to jest coraz częściej problem dziennikarski. Wydaje mi się, że
czas jest na taki program minimalny, żeby wziąć się za źdźbła we własnym oku, a nie za belki psu. I to jest, jeżeli robię ten rachunek sumienia, do którego mnie zmusił Cebek Blumstein, to to jest jedyny, moim zdaniem, warunek konieczny w ogóle wszelkiej rozmowy. Bo strasznie jest banalne i takie bezproduktywne słuchanie o tym, jak nieprzyjemni są ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają, podczas gdy nie widzę błędu po własnej stronie. To znaczy, jeżeli zacznę wskazywać błędy wśród mediów takich, z którymi ja się bardziej utożsamiam, to nie oznacza, że to będzie bardzo przyjemne dla tych mediów, z którymi ja się nie utożsamiam. I tu mam parę postulatów, jeśli chodzi o dyskusję, czy w ogóle o jakby sposób, no nie wiem, czy to nie są jakieś warunki, ale chciałbym, żeby sobie uświadomić, co jest w moim przekonaniu, to jest konieczne, żeby zacząć wychodzić z tej niemożności, że my nie umiemy rozmawiać, że nie umiemy się słuchać. Po pierwsze musimy, to się dzieje, ale musimy każdej bzdurze, każdemu pomówieniu, każdej niedorzeczności z taką samą precyzją, z jaką one się pojawiają, dawać odpór. Tylko pola nie wolno oddawać walkowemu. Przy czym jednocześnie wydaje mi się, że musimy przestać się przyczyniać do nagłaśniania i do powtarzania kłamstw. Bo cały problem dyskusji dzisiejszej polega na tym, że jesteśmy trochę zmuszani, wstawiani w sytuacji wielbłąda i zmuszeni do dyskutowania o rzeczach, z którymi się fundamentalnie nie zgadzamy, ale przez sam fakt udziału w dyskusji nadajemy im rangę jakby newsa i to newsa najważniejszego. I to jest rzecz, która mi się wydaje, jeżeli właśnie chcę zacząć od win po naszej stronie, to jest rzecz do jakiegoś fundamentalnego przemyślenia. Czy my dobrze sobie z tym radzimy? Czy Gazeta Wyborcza po 11 listopada musi mieć na przykład na jedynce wszystkie ataki, obrzydliwe ataki, na nią, na przeciwników politycznych? Czy to jest właśnie ten news, który zasługuje na taką rangę? To nie ma nic wspólnego z cenzurą, ja nie mówię, żeby nie informować. Tylko mówię o wyborze i o nadawaniu rangi w naszej dyskusji. Drugi warunek, znaczy inny warunek, zupełnie inny, ale fundamentalny. To znaczy, my zupełnie tego nie zauważamy, ale musimy sobie chyba przyjąć coś takiego, że albo uznajemy to państwo i rezultaty wyborów demokratycznych, albo jeżeli ktoś tego nie uznaje, bądź to podważa, to się sam stawia poza nawiasem dyskusji. I mnie się wydaje, że to jest po prostu, jeżeli my cały czas jakby udajemy, że tego nie ma, dyskutujemy z ludźmi, którzy to podważają. Nie mówię o wykluczaniu tych ludzi, ja mówię o zmuszaniu, postawieniu ich pod ścianę, żeby jasno powiedzieli, czy to uznają, czy nie uznają, bo dyskutujemy w ramach państwa demokratycznego. To jest trochę trudne dla nas, bo sami w tym bierzemy udział. Ja bardzo często polemizuję z wieloma osobami, z którymi potem uważam, że mam bardzo mieszane uczucia, bo mam często wrażenie, że sam przykładam rękę do tego, że powstaje to fałszywe wrażenie symetrii, że winy są po obu stronach. I jeszcze, jeszcze dwie takie rzeczy, to znaczy proponuję, żeby nie mówić o dziennikarstwie przymiotnikowym, to w kontekście trotylu, bo jest taka kategoria jak dziennikarze śledczy. I ja właściwie ją pojmuję w całej tej dyskusji jako coś takiego, taki wytrych do usprawiedliwienia świętych prób dziennikarstwa. Albo jest dziennikarstwo dobre, albo go nie ma. A nie może być argument, że jest dziennikarstwo z jakimś przymiotnikiem i takiemu dziennikarzowi można zrobić wszystko. Wiele osób, które pracują w mediach, wie doskonale, ja nie twierdzę, że wszyscy dziennikarze, ale jest wielu dziennikarzy, którzy mają z tym taki problem, bo po prostu są bardzo często manipulowani. I redakcje, jakie mają problem z tym, to żeby odsiać manipulacje od prawdziwej informacji. Otóż nie może być tak, i też starając się bić we własne piersi, to znaczy nie własne, ale nie krytykować tych, których mi jest łatwiej krytykować. Nie mogę się zgodzić z dziennikarzem, z którym się bardzo często zgadzam, z Wojciechem Czuchnowskim, który mówi o ochronie źródeł jako o aksjomacie, że nie ma prawa tego zweryfikować jego kierownik czy jego redaktor naczelny. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Zresztą w samej Gazecie Wyborczej była polemika na ten temat. Ale
dla jakości naszej pracy, dla jakości naszej dyskusji nie powinniśmy takich świętych krów tworzyć, bo one również nam będą ten podział pogłębiały. Znaczy, jeżeli to jest jakiś fałszujący obraz życia. Stąd jeszcze płynie postulat ograniczonego zaufania do dziennikarzy konwertytów, tak ich nazywam, ale są tacy. Ja nie odmawiam nikomu prawa do zmiany poglądów, ale wolałbym, żeby te osoby przechodziły pewną kwarantannę, a nie od razu z faktu, że ta osoba wyszła z Gazety Wyborczej, czy odwrotnie, to natychmiast drugie środowisko ją przyjmuje z niesamowitym aplauzem i właśnie nagłaśnia tą osobę jako dowód na to, no proszę, no wreszcie jest ta prawda objawiona, która nam się, którą możemy tutaj pokazać. Tak więc na koniec, znaczy odnosząc się do tego, że nie chciałem, ale rozmawiać, ale zrobiłem ten rachunek sumienia, to co Państwu powiedziałem, to widzę tak, że jeżeli przyjmiemy takie warunki po każdej stronie, to ja dopiero wtedy widzę możliwość przezwyciężenia tego podziału, którego Państwu to oczywiście nie nakreśliłem, że ten jest brzydki, a ten jest ładny według mnie, i na to pewnie ktoś by skoczył i powiedział, a nie, bo jest dokładnie odwrotnie. Ja właśnie w taką rozmowę nie chciałbym się dać wtłoczyć i tego życzę tej dyskusji dzisiejszej. Dzięki. Poważne życzenia. Ja trochę inaczej muszę powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że główny problem jest w emocjach. Że technikalia są ważne. Ja mam wrażenie, że technikalia są ważne, ale trochę inaczej niż Wojtek, mam wrażenie, że głównym problemem są emocje. Że tu się wytworzył się taki keson emocjonalny w świecie medialnym, który jest związany z opcjami ideologicznymi, z doświadczeniami politycznymi, z tym, kto kogo, kiedy, skąd wyrzucał z pracy i w jakich okolicznościach i w jakim stylu i jak to było racjonalizowane. Oraz z tym, co kto kiedy o kim napisał, i to też myślę, nie jest bez znaczenia, że w Polsce, Polska jest dość wyjątkowym krajem, w którym toczą się moim zdaniem, Wojtek, dwie walki. Jedna to jest walka polityczna prowadzona przez polityków, a druga to jest święta wojna między dziennikarzami. Jak są tacy autorzy, nie będę wymieniał po nazwisku, bo taką mam zasadę, są tacy autorzy, którzy więcej piszą o kolegach niż o rzeczywistości świata politycznego. Ale to jest pewien fenomen, który, że dziennikarstwo staje się czymś kompletnie innym. Żebyśmy przyszli inny, oczywiście to jest ciekawsze, to się sprzedaje, ale to też powoduje, że coraz więcej czytelników przestaje nas czytać, bo to mało kogo obchodzi wśród ludzi zdrowych. Otóż to. I więc wydaje mi się, że tutaj trzeba by jednak też trochę zająć się tą, powiedziałbym, psychiatrią medialną. I tutaj też bym oczekiwał pomocy. Znaczy, kurczę, obniżyć ten poziom. Zanim przeprowadzimy dobrze, elegancko rozwód, albo zanim elegancko odbudujemy więź rodzinną w naszej dziennikarskiej rodzinie, no to trzeba jednak przejść dość gruntowną terapię, mam wrażenie, rodzinną. To mi się wydaje często większą barierą, jak widzę, jak koledzy ze sobą rozmawiają na ekranie, prawda? I jeden coś powie, pan A coś powie i wiem, że pan B musi się z nim nie zgodzić. Nawet gdyby tamten miał rację. Albo w najlepszym razie czasem się zdarza taka fraza, no sam się dziwię, ale tym razem się zgadzam. To już znaczy, że jest coś niedobrze. Stefan, jakie ty masz wrażenie? Ja mam najszersze opinie, bo nie tylko na temat dziennikarzy. To jest kwestia stanu ducha sporej części społeczeństwa. Państwo z tym sobie nie może dawać rady, bo nie od tego jest. Nie odbyłem pierwsze zrobienia Kościoła, ale trzeba go najpierw nawrócić na chrześcijaństwo. To jest dosyć poważny problem. Wczoraj akurat... Bo chociaż na judaizm. Nie? Wczoraj rozmawialiśmy z Maćkiem Ziębą i księdzem Lemańskim właśnie o tym, że jednak nasze parafie mogły odgrywać trochę inną rolę, to znaczy doprowadzać do tego, żeby ludzie ze sobą w ogóle rozmawiali, a nie tylko napastowali się. No i padło wczoraj zdanie, bo to było spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim, że to jednak media powinny objaśniać świat i prostować brednie, czy też kłamstwa i nieporozumienia.
przy czym mówię o prostowaniu, a nie o ataku na tych, którzy to w danym momencie zrobili. Problem jest najzwyczajniej w świecie tej służby, którą w zasadzie media powinny wykonać. Dla mnie natomiast jest problemem poza przyrównaniem naszej sytuacji do lat 20. Niemiec, przy czym bym się upierał, ponieważ te zjawiska dają się tutaj obserwować w swoich analogiach, to dla mnie jest pytaniem, czym się nasze media najbardziej interesują. Otóż wydawcy, i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, naciskają kolegów naszych występujących w telewizji, może akurat Jarka nie, żeby był konflikt, ponieważ konflikt jest oglądalny. Konflikt daje oglądalność i w związku z tym trzeba podniecać konflikty, nie tylko między politykami, ale także między dziennikarzami. To się liczy, za to idą duże słupki, jeżeli tak, no to oczywiście jest wszystko w porządku. Otóż chcę tutaj powtórzyć swoją bardzo nudną opinię, ale sprawdzającą się przez dziesiątki lat światowego dziennikarstwa. Opowieść o ludzkich sukcesach jest niebywałą atrakcją. Wszędzie tam, gdzie się po prostu umie opowiadać, jeżeli się to robi umiejętnie, to znaczy opowiadanie nie może być nudne, rzecz jasna. Niemniej u amerykańskich znawców mediów nie trudno wyczytać, że Bill Gates, że Steve Jobs, że Henry Wozniak nie porośliby w Ameryce, gdyby nie czytali w dzieciństwie opowieści o Edisonie, o Fordzie, o Grahamie Bellu i o wszystkich innych, którym Ameryka zawdzięcza to, że jest Ameryką. To jest bardzo istotne, ponieważ te przygody osiągania czegoś są wielką atrakcją. Człowiek lubi dowiadywać się, jak się komuś udało, bo czuje, że on też może spróbować. A my mamy sytuację taką, że ten chłopiec, który wygrał światowy konkurs, jak pamiętacie, sterowania pojazdem na Marsie, pozostał całkowicie nieznany. Nie wiem, czy jest na sali ktoś, kto nawet potrafi powiedzieć, z jakiej szkoły on się rekrutował. Ja to akurat wiem, to jest chłopiec z Dygit. Czy ktoś wie, co to są Dygity? Pewnie też. Ja no to przynajmniej ja. Dlaczego... Zająłeś drugie miejsce. Tak, dlaczego o tym mówię? Bo to jest jednocześnie kwestia dla przykładu sukcesu współpracy. Czyli nie sukcesu, jaki daje oglądalność konfliktu, tylko pokazanie, co może wyjść z tego, kiedy ludzie coś robią razem. I co więcej, to, co mnie najbardziej męczy, to sytuacja, w której występują dwie gwałtownie atakujące się strony, które nigdy nie zastanowiły się nad tym, co właściwie potrafiłyby razem zrobić. To, że nie proponują niczego do zrobienia, to już jest druga sprawa. Ale nigdy nie przymierzyły się do tego, co właściwie moglibyśmy razem zrobić dla tego kraju, niezależnie od rządu. Tu nie chodzi o popieranie rządu. Tu chodzi o to, czym się zajmują moi koledzy i przyjaciele z gazet lokalnych. Mogę wam powiedzieć, że te gazety, część tych gazet lokalnych, to już na tym skończę, powiązały się w tak zwany tygodnik lokalny. To jest swoisty koncern, który gromadzi reklamę dla tych 130 gazet wchodzących w skład tego tygodnika lokalnego. Otóż w zeszłym roku mieli 830 tysięcy łącznego nakładu, w tej chwili mają 859 tysięcy. Co to oznacza? Oni piszą o tym, co obchodzi ludzi u siebie. I co więcej, piszą o sukcesach, o tych, którym się coś udało w obrębie tej społeczności. Innymi słowy, można. I cały upadek w tej chwili prasy drukowanej jest w moim przekonaniu skutkiem braku dyskusji o tym, po co funkcjonujemy jako dziennikarze. No to właśnie poprowadźmy ją trochę. Igor, na czym polega problem? Problemów jest bardzo wiele. Zacznę od tego, że tak, tytuł tego spotkania brzmi Śmierć dziennikarstwa i on to jest słuszny. Moim zdaniem ta śmierć właśnie następuje. To nie jest przyszłość jakaś, tylko to się dzieje dzisiaj. I pozdrawiam Państwa z Łoża Śmierci. Tak.
Na tej sali, tak jak się przyglądam, są, nie wiem, przepraszam, jeśli się pomylę, kilka osób ode mnie młodszych, a ja mam 45 lat dzisiaj i to mniej więcej ludzie jeszcze młodsi od nas kompletnie już nie są tym zainteresowani, dlatego że po prostu ten świat umiera. Żyjemy w świecie umierającym. Możemy sobie porozmawiać, dlaczego tak się, jakie są tego przyczyny. Może to nam pozwoli do jakichś wniosków zejść. Moim zdaniem nie znajdziemy cudownego wyjścia, bo to moim zdaniem ta zmiana cywilizacyjna jest taka, że to musi umrzeć. Niestety. Oczywiście przetrwają wysepki, tak? Ja nie mówię w masie wszyscy, że nie zostaną, że nie będzie już żadnych dziennikarzy. Jacyś będą w niektórych miejscach. The Economist będą, Financial Times jeszcze pewnie w paru miejscach, może w Polsce też w dwóch, trzech. Ale Financial Times Deutschland już nie. Financial Times Deutschland już nie. Nastąpiło, że pierwsze, najpierw są zmiany cywilizacyjne, dojdę do naszego podwórka, to powiedzmy sobie o zmianach cywilizacyjnych. Tak? Nastąpiło, po prostu stało się coś, czego 10 lat temu jeszcze nie było, powstało nagle setki tysięcy konkurentów wobec nas, tak? Ludzi, którzy do tej pory mieli dostęp do mikrofonów, ekranów telewizyjnych, gazet. I kiedyś, żeby móc mówić do kogoś, trzeba było być Jackiem Żakowskim, Adamem Michnikiem czy Rafałem Zielkiewiczem. Dzisiaj wystarczy robić to sprytnie. Jest tu na sali kolega Azrael, który nie był znanym dziennikarzem. Pisząc w różnych miejscach, stał się znanym publicystą. Takich Azraelów jest bardzo wielu po obu stronach. Takich będzie coraz więcej. Ten poziom dziennikarstwa, o którym już tutaj mówili panowie, Wojciech Mazowiecki, w zasadzie się zgadzam, nie będzie żadnej polemiki, jest dramatycznie zły. Kiedy oglądam programy, znaczy nie, kiedy nie oglądam, bo już przyznam, że od dawna nie oglądam programów telewizyjnych, zarówno tych w TVN24, jak i w innych stacjach. To jest dramatycznie zły. I on się pogłębia, bo taka jest wola wydawców, żeby tak było. Tak jest wola właścicieli mediów. Znaczy, media i politycy są w uścisku miłosnym. Taki stan rzeczy, w którym przychodzi do studia dwóch kogutów, którzy się naparzają, odpowiada wszystkim. Odpowiada politykom, który pamiętam, jeden z nich kiedyś powiedział, mówi: panie redaktorze, kiedyś jak ja przychodziłem do telewizji, to się musiałem przygotować, bo się bałem, że ten redaktor o coś mnie zapytał. A teraz jest koleś z platformy, przychodzi, on mnie naparza, jego naparza, mam oglądalność, przecież o to chodzi. Właściciel stacji też jest, jak rozumiem, z tego zadowolony, bo posadzić młodą osobę, której się płaci mało, której nie trzeba wynajmować researcherów do tego, żeby się przygotowała, żeby zadała trzy pytania, a co pan z PSL-u na to, co powiedział pan z platformy, prawda, czy to prawda, że pan, co pan na to, że ten pan jest wariatem, oszołomem i tak dalej, i tak dalej. Znamy tysiące tych przykładów, tak? To jest świetne, bo to jest tanie, to się ogląda. Zgadzam się ze Stefanem, że to nie jest jedyny model, tak nie musiało być. Sam kiedyś próbowałem robić takie programy i kiedy uczyłem się telewizji, bo miałem jakiś tam krótki epizod, kilka epizodów telewizyjnych, tym ostatnim mam wrażenie, że się nauczyłem tego. I widziałem, jak można robić poważne programy, w których oglądalność rośnie, ale nikt specjalnie nie był tym zainteresowany, bo kiedy mi wzrosło, to okazało się, że wpływ SLD zwiększył się w programie i musiałem wylecieć stamtąd, niezależnie od tego. Tym po prostu nikt nie jest zainteresowany, już dzisiaj nie będzie nikt tym zainteresowany, bo media publiczne, pewno, nie wiem, może jakiś cud stanie, że media publiczne jeszcze się otworzą, ale w prywatnych to już nie zadziała. Dlaczego nie zadziała? Dlatego, że nie będzie tam pieniędzy. Tu się biznes się zmienił. Zmienił się model biznesowy kompletnie. Zmienił się model reklamowy. Wydawcy gazet wiedzą doskonale, jak to jest, jak te reklamy uciekają. Wiedzą, że nie jest wcale tak cudowne, że jak Wyborcza tak straciła w druku ileś, no to i przybędzie w online te same pieniądze. Nie przybywają. Tak? Wiemy, że to jest 15%, 10%, 20% tego, co było w papierze, bo się rozchodzi po całym internecie. Google zabił nas wszystkich. Genialny system reklamowy, który po prostu zabił ten model cywilizacyjny tak naprawdę, bo to samo dzieje się przecież na świecie. No u nas ten spadek jest dramatycznie szybki, bośmy nie weszli zbyt wysoko, ale w Stanach to też spada bardzo szybko. W związku z tym w stacjach telewizyjnych pieniędzy będzie coraz mniej i nikt nie będzie się starał o to, żeby te programy były wyższej jakości. Tak samo w gazetach. W związku z tym ci, zwłaszcza młodsi nasi koledzy i koleżanki, którzy jeszcze są, czy którzy przychodzą do zawodu, będą się jeszcze mniej, mieć jeszcze mniej czasu na przygotowanie się do swoich programów, będą jeszcze gorzej przygotowani. Bo może byśmy bliżej rogów podeszli. No. Bo
te problemy cywilizacyjne oczywiście są poważne, ale nie we wszystkich krajach one tak wyglądają. One tak wyglądają oczywiście w Ameryce, chociaż już tam troszkę jest, następuje stabilizacja. I w Polsce. Na przykład w Niemczech gazety mają się nieźle. Ale to jest nie mają się. Ale to jest jeden przykład. Rozmawiałem z BBC i oni mówili, słuchaj, pocięli mi po prostu ileś programów BBC. No, tak, ale BBC ma budżet obcięty. No tak. Państwowy budżet. Jacek, klejny w Skandynawii. W Gracu ma 300 tysięcy nakładu. Spadło mu 18 tysięcy. Ale fa spadł. W Skandynawii te zmiany też są dużo wolniane. Wszędzie jakoś tam postępują. Tylko jak my tracimy 50, to oni tracą 2,5. Ale też powiem dlaczego. Teraz, dlatego, że właśnie. Przyzwyczajenia, dlatego, że my mamy normalne, te w miarę wolne media, czy wolne media od 20 lat, były one różnej jakości. Uczyliśmy się przecież sami od siebie. Nie mieliśmy mistrzów dziennikarstwa, tak? Czy było ich niewielu. Patrzymy na Stefana. Ja na początku, mimo że się od jakiegoś czasu Stefanem różnie fundamentalnie w bardzo wielu sprawach, to na początku swojej drogi miałem zaszczyt spotkać go i uczył mnie kiedyś pisania reportaży. Ale tak naprawdę, bo nie wiem, myśmy nie zbudowali takiego wysokiego poziomu, z którego możemy powoli zjeżdżać. Media nie zbudowały swojego zaufania u odbiorców. To zaufanie jest niskie, znaczy było niskie, a teraz jest dramatycznie niskie. Po prostu tak jak tamci weszli tutaj, tak i przez lata, dziesiątki lat, ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że ten poziom jest, że to tak działa. Tak? U nas to się zaczęło rodzić. Moim zdaniem media polskie, poziom polskich mediów rósł gdzieś do 2000 roku, 2003 roku, a potem zaczęło zjeżdżać. Nie zdołaliśmy wjechać bardzo wysoko. To problem polega na tym wariactwie. Że może ta nasza publiczność nie ma ochoty na codzienną wizytę w domu wariatów. W związku z tym tego nie otwiera. Tak. Znaczy, jak tam jeszcze byliście w Rzeczpospolitej, tak powiem szeroko. Tak? No to średnio co trzeci dzień czytałem o sobie przecież. Kogo to obchodzi? Jaki Ciebie. To ma wpływ na Ciebie. Życie zwykłego? Nie, bo im przychodziło w clippingu, prawda? To ja widziałem, że jest. Tak? Dla kogo to jest? Znaczy, jak to może pomóc człowiekowi? Już mówimy, media, co to jest dziennikarstwo? To jest dostarczanie ludziom informacji potrzebnych do życia. Okay. No. A to pozwól mi skończyć, dobra? Bo ja powiem o części problemu. To właśnie jest właśnie, ten, tylko że Tu są rogi, bo jeżeli nie ma pieniędzy, tak, i nasze media są coraz biedniejsze i będą coraz biedniejsze, to nie podniesiemy się z tego. I to jest jeden problem, moim zdaniem najpoważniejszy. Ten problem drugi, który mamy my ze sobą, jest drugim, tylko że jakby... Ale one są skorelowane, czy nie? Są skorelowane, ale ten drugi problem wzmacnia pierwszy. Natomiast moim zdaniem, gdyby nie było drugiego problemu, to tak samo byśmy zmarli. Więc to tylko po prostu przyspiesza naszą śmierć. Jak się pytasz, tak, czytamy o sobie nawzajem, tak? W polityce też myślę, że proponuję, żebyśmy nie rzucali przykładów, bo każdy z nas ma po obu stronach ich masę i będziemy się tam przestrzeliwać. Przyznajmy, że po obu stronach tego jest bardzo dużo. Jeżeli mówisz, że powinniśmy przejść jakąś terapię, i zgadzam się, znaczy to wymaga bardzo ciężkiej terapii, poza tym, że moim zdaniem pacjent nie dożyje do końca tej terapii. Ale z innych powodów. Tak, ale jeżeli, jak rozumiem, to teraz trochę już włożę tego w mrowisko. Jeżeli, jak rozumiem, to spotkanie ma być próbą takiej terapii, tak? No to rozumiem, że uznajemy, że wszyscy cierpimy na jakąś chorobę i mąż i żona, czy mąż i żona się ze sobą kłócą, no i zaprasza się do debaty tej dzisiejszej. Znaczy ja będąc, jak wiadomo, największym sofciarzem po tamtej stronie, jestem jedynym reprezentantem tamtego drugiego świata, a panowie zacni tu się... Ale były próby. Wiem, że były próby, ale myślę, że jeżeli próbujemy, mamy próbować ze sobą poważnie rozmawiać, to musimy się próbować wysłuchać. Tak? I musimy, jeśli zapraszamy tak znaczące nazwiska z tej strony, jestem tym bardzo zaszczycony, to by ta rozmowa mogła być normalna, to powinien tu siedzieć również Rafał Bronek, Paweł Lisicki, ktoś tam. Tak? I wtedy moglibyśmy, wtedy byłaby szansa na to, że znaczy być może byśmy się szybciej zadźgali. Tak? Po obu stronach, ale musimy się traktować, musimy się nawzajem szanować, tak? Musimy umieć się słuchać. Tak samo musimy, kiedyś miałem z panem Sewerynem taką dyskusję o tolerancji, o tym, czy Polska jest krajem nietolerancyjnym. Pamiętam, że wtedy mówiłem o tym, że jeżeli mówimy o tym, że Polska jest krajem nietolerancyjnym, że są takie objawy, to się przejawia również w tym, jak media mainstreamowe traktują na przykład słuchaczy Radia Maryja.
jakim językiem o nich mówią, jak bardzo nimi pogardzają, w jaki sposób, jakimi ujęciami w kamerach ich pokazują. Jeżeli nie będziemy pokazać tych obywateli, którzy są takimi samymi obywatelami, jak my tutaj siedzący, to nie wyleczymy się z tej choroby. Prawda? Oczywiście to w drugą stronę działa tak samo. Tylko musimy szanować, uznawać, że jesteśmy. Że nie jesteśmy my wyżsi, a oni są niżsi. Oni są większymi bandytami niż my. To może tyle. Gorze, ale czy to ma być rozmowa o ludziach, czy to ma być rozmowa o konkretnych problemach wydawnictw poszczególnych? Bo ty mówisz, że to jest, bardziej zbierasz to do konfliktów między ludźmi. To chyba nie tak powinno być. To są konflikty między ludźmi, znaczy między grupami, tak? No dzisiaj wiadomo, no jesteśmy, żyją dwa plemiona, tak, które ze sobą nie rozmawiają. Ja jestem tak, ja lubię takie sytuacje, znaczy, ja nie lubię sytuacji plemiennej, lubię sytuacje, kiedy ludzie ze sobą rozmawiają. Dlatego jak kiedyś dostałem propozycję prowadzenia audycji w Tok FM, to z przyjemnością ją prowadziłem. Jak wiadomo, tak nie mogło to wyjść, tak? Próbowałem podać salon 24, w którym też różni ludzie ze sobą rozmawiają i też to różnie, różnie wychodzi. Mówię, co by musiało się stać, żeby przezwyciężyć tę chorobę? Moim zdaniem nic jej nie przezwycięży, bo my, jeśli chodzi o świat mediów, to my wymrzemy prędzej. Będzie coś innego. Natomiast to jest problem, to nie jest problem podzielenia świata mediów, tylko w ogóle podzielenia Polaków. Tak jak my się nawzajem szanujemy, czy jak siebie nie szanujemy. Adasiu. Ja podobnie jak Wojtek Mazowiecki jestem ofiarą prezesa Szupsztajna i też w gruncie rzeczy to, co mam do powiedzenia, będzie dość pesymistyczne. Oczywiście się zgadzam z tymi wszystkimi obserwacjami pana Igora Jankę na temat pewnego cywilizacyjnego problemu. Jacek Żakowski mówi, że w Niemczech sobie z tym lepiej radzą. Lepiej, gorzej, w Warszawie sobie radzą lepiej niż w Rzeszowie. No to co z tego? Problem, jak zapytasz, to ci odpowiem. Tak, że Rzeszów, a przed nami był mój Rzeszów. No dobrze, prawda jest taka, że to jest problem cywilizacyjny i gazety papierowe będą się kończyć. Raz szybciej, raz wolniej, nigdy do końca z tym też się zgadzam. To jest jakby jeden wymiar. Drugi wymiar, który mnie interesuje, to jest z kolei się zgadzam z Stefanem Atkowskim. Każde społeczeństwo, czy każdy naród ma takie media, na jakie zasłużył. Takie mamy społeczeństwo i takie mamy media. Na tym po poziomie wrogości, mentalnym i tak dalej. No po trzecie, zgadzam się z tym, że terapeutycznie lepiej jest widzieć zabelkę w własnym oku niż było w cudzym. Aczkolwiek nie jest łatwo zobaczyć tabelkę w własnym oku niż w tym samym momencie cię po mordzie leją. Więc zgódźmy się, że jest to sytuacja, bo nie jest tak, z mojego udziału mówi to pan Igor, że tu są przykłady, tu są przykłady, tu są tacy, tu są tacy. Ja, co? Brak symetrii. Nie rozumiem? Nie ma symetrii. No nie ma, moim zdaniem nie ma. Moim też. Ja na zlecenie mojej firmy przygotowałem do dzisiejszej gazety wstępniak w rocznicę Narutowicza i sobie przeczytałem te kampanie wtedy. No, że rzeczywiście z Wilna Cat na Mackiewicz mógł mówić, wy nie macie racji, ale i wy nie macie racji. No niemniej jednak, a przechodząc już w tej chwili od samego mordu, no by było takie zderzenie, że posłów nie chciano dopuścić do parlamentu, wzburzona patriotyczna młodzież o mało co nie nachadła po popysku staremu Limanowskiemu, który miał tam 90 lat i innych popobito, że... Sprzyjał. Słucham? Który jeszcze jej sprzyjał. Tak. W tej dorożce, którą Arutowicz jako tam ciskano tymi
kulami śniegowymi, no krótko mówiąc, trudno było w tym momencie zasiąść do dialogu. Przy czym się zgadzam i jeszcze raz chcę powtórzyć to. To nie jest sprawa szaleństwa dziennikarzy. A ja mam wrażenie, Adam, że nie, być może nie tylko dziennikarzy, ale że to społeczeństwo, jakby to społeczeństwo było tak zwariowane, jak środowisko medialne, to krew lałaby się po kamieniach. Jednak ludzie wchodzisz do autobusu i jeden człowiek czyta Gazetę Wyborczą, a drugi czyta Nasz Dzień. Nie rzucają się zazwyczaj sobie do... Ale już jedna pani dostała popyski. No tak, na 40 milionów. To można powiedzieć prawdopodobieństwo. Jacku, wystarczy jeden wystrzał, a na pogrzeb Niewiadomskiego idzie 10 tysięcy ludzi. 10 tysięcy ludzi. I to jest co? 1,5 miliona. Ale, jeden wystrzał wystarczy, żeby to uruchomić. Nie, więc zdaje, że na pewno o tym wszystkim rozmawiać bez histerii. I tu Jacek ma rację, że przestrzega przed histerią, jeśli chodzi o stan nastrojów społecznych, ale z kolei przesadza w swojej ocenie rozhistoryzowania mediów. Dlatego, że media nie są bardziej histeryczne niż były we Francji, jak była sprawa Dreyfusa, czy właśnie jak była sprawa Narutowicza. I tam mógłbym to tam to jeszcze kontrolować, już nie mówiąc o jego. Sprawę Dreyfusa moja pamięć nie sięga. Ale. Znaczy mogę powiedzieć, to jest sprawę Dreyfusa, bardzo proszę. Więc nie pamiętam, jak francuskie gazety wtedy reagowały. No strasznie. To była wojna domowa. To była gazetowa wojna domowa. Jedni z drugich odmawiali wszystkiego tak jak dziś w Polsce. Ale jednak. Jak obserwowałem na przykład spory bardzo emocjonalne w Ameryce dotyczące wojny irackiej czy wojny afgańskiej, to nie koledzy pisali o wojnie, a nie o sobie nawzajem. Zły przykład dałeś. Jakbyś obserwował amerykańskie spory z okresu wojny secesyjnej, to koledzy pisali jak najbardziej o sobie. Jak była wojna iracka, to jest wcześniej, nie wtedy tak. Teraz byłem w Kalifornii i się spytałem mojego znajomego, czy to prawda, co mi powiedziano w Nowym Jorku, że nigdy Ameryka nie była tak spolaryzowana. Mówi, nie, nieprawda, było podczas wojny secesyjnej. Co chcę powiedzieć? Są tego typu gwałtowne, ostre konflikty i polaryzacje, które widziałeś choćby ostatnio w kampanii amerykańskiej, gdzie mogłeś przeczytać, no mieć rewelacje, czy jest to polskie, że Obama jest nielegalnym prezydentem, ale że się nigdy nie zachowałem. Ale czy Michnik jest beznadziejnym redaktorem? Nie, że no, bo to jest ta różnica. Mną rzeczywiście opinia publiczna w Ameryce jest mniej zaciekawiona. Ale jeśli chodzi o dziennikarzy z Julii Pawlik, czy z Times'a, czy z Fox Life, Fox News, suchej nitki na sobie nie zostawiają. Suchej nitki w ogóle. Więc nie idzie o to, że rzeczywiście świat mediów jest jakimś i zwierciadłem, i przedłużeniem świata polityki. Teraz, co zrobić, że coś się zmieniło w świecie polityki? Po pierwsze, to o to chodzi, że jak się zmieni świat polityki, to przypomnij sobie. Główny, drastyczny konflikt w Polsce 90-tych lat to był, jesteś za niepodległością, za sobie, czy za komuną. W tej chwili kto komuną się zajmuje? W chwilach wolnych od zajęć, coś nazywają, że jakiś Jaruzelski był stan wojenny, a tak naprawdę główny wizytacja jest Komorowski i wnuk dziadka z Wehrmachtu. Komorowski i wnuk dziadka z Wehrmachtu. To oczywiste jest w ogóle. Dlatego też jedni sprzedają niepodległość na wschód, a to jest oczywiście, że tak. Jarek, jak grzecznie czekał, prawda? Czy to trzeba docenić, że człowiek wytrzymał? Kulturalnie jest terapia. Ja nie wytrzymałem, parę razy się odezwałem. Ja chciałbym zwrócić uwagę na nieco inny jeszcze problem, taki z mojego doświadczenia. Ja jestem programowym outsiderem i nigdy nie byłem częścią żadnego stada.
I jak mówicie my, wy, to nie mówicie o mnie. Tylko mówicie o dwóch grupach dzisiaj, które polemizują ze sobą w polskiej przestrzeni publicznej. Co o tobie? Mówią, jak mówią ja wy, nie denerwuj się. Mój problem polega na tym, że wy myślicie, że ja jestem z tamtymi, a wy, że z tamtymi. Nie. No właśnie ostatnio spotkałem a propos tego, że się komuną w Polsce nikt nie zajmuje. Zostałem napadnięty przez jakiegoś człowieka w centrum handlowym Promenada, który wyzywał mnie od komuchów i ubeków. Bo coś to było po banku bizantyjskim. I nie wiem po czym to było, to było po mikołajkowym bloku reklamowym. Bo jemu chodziło o to, że mam czerwony krawat. To już wiadomo, dla kogo jesteś pan, dla kogo wy. O to ci chodzi. No, tak. Natomiast chcę również powiedzieć, że, bo tu Igor wspomniał o tym, że jakiś pogardliwy stosunek do słuchaczy i do Radia Maryja. Ja nigdy w życiu nie powiedziałem ani jednego pogardliwego słowa na temat Radia Maryja. To nie było pod twoim adresem. Nie, ale... Wyjaśnię od razu. No właśnie, i to jest właśnie ten mój problem. Nie mogę uczestniczyć w żadnej debacie, bo zawsze to nie jest pod moim adresem albo coś. Ale to w Radiu Maryja opowiadano o mnie i się opowiada nadal, że prowadziłem w mundurze dzienniki w stanie wojennym. To pomylili się z Tumanowiczem, ale no wiele, co to za pedanteria, Jarek? To jest pogarda dla Tumanowicza. No nie, to jest pogarda dla mnie. I to się, to tym między... Nie, to również... jest pogarda dla telewizji, bo nie jest dokładnie wszystko jedno. Nie, to jest, to tym się potem przejawia, że ja cokolwiek napiszę i to gdzieś w internecie jest opublikowane, to ja potem czytam pod tym różne... dziwne uwagi na mój temat. Nawet taki proces Sikorski ma z Kobylańskim. Myśmy wygrali, zdaje się, ten proces Kobylański. Sikorski też wygrał. I byłem tam świadkiem. I człowiek, który reprezentował Kobylańskiego, mecenas i senator PiS-u jednocześnie z Krakowa, powiedział, kiedy wezwano mnie na świadka, a jak tam w ogóle wchodziłem, to tłum, który tam stał, pluł mi pod nogi, syczał, jakaś baba rzuciła mi, żebym... Kobieta. Nie, no kobieta. Tak, się z język nienawiści. Patrząc z nienawiścią na mnie, syknęła, żebym wyjechał na Madagaskar. I od głupiego zapytałem, dlaczego na Madagaskar? Ona powiedziała, jestem inteligentny, że się powiem domyślić, dlaczego na Madagaskar. Ja w tym wszystkim, znaczy ja ją opowiadam elegancko, ona troszkę inaczej przebiegała. Ja po tym wszystkim wchodzę na tą salę, jestem przedstawiony jako świadek, a mecenas z PiS-u, senator mówi, że co to za świadek, jaka to wiarygodność tego człowieka, z której wszyscy wiemy, że on prowadził w mundurze dzienniki w stanie wojennym. Ja Państwu przypomnę, na wszelki wypadek, ja w 90 roku zacząłem pracę w telewizji, tak? A jestem już siwy, więc może to komuś się jeszcze wydawać, że wcześniej, ale wcześniej się zajmowałem zupełnie innymi sprawami. Na co poderwał się młody mecenas ze strony Sikorskiego, żeby bronić sprawy i powiedział, wysoki sądzie, ja protestuję, co to ma do rzeczy? Na co ja wstałem, po prostu oszołomiony już jestem z jednej i z drugiej strony i powiedziałem, nie, ja po prostu bardzo przepraszam wysokiego sądu, to ma coś do rzeczy i teraz ja będę mówił. No i opowiedziałem więcej swój życiorys i tak dalej, potem zresztą wszystko, co już ten mecenas mówił, to ja mówiłem, widzi pan, do dzisiaj sądził pan, że, prawda, a to nieprawda. I w tej sprawie jest dokładnie tak samo. I chcę zwrócić uwagę na to, że to polityczne, taka polaryzacja, ona ma to do siebie również, że ona powoduje, że jest coraz mniej miejsca dla ludzi, którzy nie chcą być w tej polaryzacji, tylko chcą po prostu robić swoje. I ja do takich ludzi należę. Natomiast chcąc nie chcąc, jestem przez wszystkie strony możliwe tych konfliktów, sporów klasyfikowany jako, ponieważ nie jestem ich, to jestem na pewno tamtych, prawda? Ponieważ nikt nie przychodzi nikomu do głowy, że można być kompletnym outsiderem, nie więc z tym wszystkim mieć nic. Jarek, ale Gazeta Wyborcza nie pisała, że jesteś z Radia Maryja. Czy pisała?
Może Gazeta Wyborcza tego nie pisała. A tyle ale, dobrego. Tak, tak, ale kiedyś pisała, że jestem kumplem Wachowskiego. To już nie wolno być kumplem Wachowskiego? No widać, nie wolno było, bo żeście pisali wielki artykuł na to. Ja też jego kumplem. A ja nie byłem jego kumplem akurat. Właśnie ci, którzy byli jego kumplami, o tym pisali. No ale to już jest inna rzecz. Więc miałem oczywiście w tym wszystkim pecha. Natomiast uważam, nie zgadzam się z wami, że dziennikarstwo umrze, tylko myślę, że my popełniamy wszyscy jeden błąd. Bo mówiąc o dziennikarstwie, mówimy o dziennikarstwie jako tym dziennikarstwie w takim naszym marzeniu, prawda? Dziennikarstwie profesjonalnym, głębokim, merytorycznym. Ono nie umrze. Tylko my popełniamy taki błąd, jak ja kiedyś popełniałem, bo ja sądziłem, że trzeba zrobić wszystko, żeby jak najwięcej Polaków chodziło do filharmonii. A dzisiaj już wiem, że to jest w ogóle nieprawda, że do filharmonii powinni chodzić tylko ci, którzy dojrzeli do tego i mają taką potrzebę, żeby do filharmonii. A cała reszta nie chodzi do filharmonii, bo oni po prostu potem biją brawo w przerwach między utworami i różne dziwne rzeczy się po prostu odbywają z nimi. Więc po prostu nie ma co mieć w tej sprawie złudzeń. I teraz, żeby konstruktywnie zakończyć moją wypowiedź. Ja uważam, że my w tej chwili rzeczywiście doszliśmy do pewnego kresu jako społeczeństwo. Powinniśmy się mocno walnąć w głowę i zastanowić, co zrobić, żeby nasze media i nasza debata była na wyższym poziomie. I ja wiem, co trzeba zrobić. Należy stworzyć coś, co można nazwać ogólnie Funduszem Ochrony Wartości. Dlatego, że zgadzam się z Igorem Jankę, że badziewie, jakim w tej chwili jest większość mediów, wynika z braku pieniędzy po prostu. Natomiast jeżeli przestaniemy wydawać pieniądze na przykład z abonamentu na utrzymywanie biurokratycznych, upolitycznionych struktur telewizji i radia, które po prostu marnotrawią całą tę forsę, a zrobimy z tego fundusz na produkcję wartościowych, merytorycznych programów, dokumentów, reportaży i tak dalej, wszystkiego tego, czym się powinna ta telewizja zajmować, to wtedy będzie wyglądało to zupełnie inaczej. I teraz, jeżeli dzięki temu funduszowi stworzymy z prawdziwego zdarzenia telewizję publiczną, która wyznaczy pewien poziom, to będzie obciachem, będąc również w telewizjach komercyjnych i bycie po prostu skrajnym idiotą tabloidem. Trzeba będzie równać do pewnego wzorca. I myśmy ten wzorzec po prostu zniszczyli, lub inaczej, pozwoliliśmy, żeby politycy go zawłaszczyli i zniszczyli, i wszyscy politycy w tym brali udział. A my, ponieważ nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim również jako dziennikarze, jako środowisko, myśmy na to pozwolili. Myśmy się głośno nigdy nie domagali, a jeśli się domagaliśmy, to domagaliśmy, żebyśmy podzieleni na dwie strony. I jedni byli niezadowoleni, bo akurat druga strona rządziła w mediach publicznych, a potem było naoborot i drudzy byli niezadowoleni. Natomiast nigdy żeśmy się nie dogadali, że trzeba by jednak uszanować coś, co jest wspólną pewną wartością. I teraz, jeżeli rozumiemy dziennikarstwo jako badanie rzeczywistości, przetrawianie jej dla osób, które nie mają na to czasu, bo się na co dzień zajmują innymi sprawami i przedstawianie racjonalnych z tego tytułu wniosków w jak najciekawszej formie, to nie możemy dalej brnąć w ten ślepy zaułek, jaki poszliśmy. Oczywiście zawsze będą istniały ideologiczne spory i zawsze będą istniały pewne obozy w mediach, pewne dyskusje na temat imponderabilu, pewnych najważniejszych rzeczy, nie wiem, wiary, obecności państwa w gospodarce, tych spraw, które są fundamentem, które są zawsze w tym wszystkim najważniejsze. Natomiast musi być pewna wartość wspólna, którą wszyscy będziemy po prostu szanować. I telewizja publiczna nie może, prawdziwa, nie może polegać na tym, że będziemy mieli przedstawicieli frontu ideologicznego ze strony PiS-u z jednej strony, a frontu ideologicznego ze strony SLD i Platformy z drugiej, i że będzie między nimi równowaga i oni się będą ze sobą nawalać i na tym będzie polegał pluralizm. Nie. Prawdziwe media publiczne będą polegały na tym, jeżeli stworzymy duże centrum, w którym zmieszczą się wartości i ludzie, którzy chcą im służyć. A debata publiczna i pluralizm też, oczywiście, trzeba słyszeć głos, nie wiem, i tej strony, i tamtej strony, i tak dalej, ale musimy się oprzeć na wartościach i wrócić do nich. I teraz chcę powiedzieć, że ja nie uważam, żeby w tej chwili media zniżyły bardzo poziom, tylko media zrobiły się bardzo różne. Natomiast jak ja biorę dzisiaj do Gazety Wyborczej, na przykład do ręki, to powiem komplement, to ta
tam jest strasznie dużo do czytania. Tam jest bardzo wiele ciekawych artykułów, w każdej prawie gazecie. I są wypowiedzi bardzo ciekawych ludzi, nie tylko Polaków, tylko są światowe umysły się wypowiadają. To samo zresztą dotyczy Rzeczpospolitej, tak po prostu to wyglądało. Był taki dodatek mój ulubiony, który w Rzeczpospolitej czytałem, nie wiem, Europa. To po prostu. Przepraszam, dzienniku. A jak się nazywało to u was? Plus minus. Były rzeczy, które miały wartość. Tygodniki moim zdaniem zjechały bardzo w dół, bo się tabloidyzują, bo teksty są coraz krótsze, bo są coraz bardziej powierzchowne i tak dalej. Ale to nie jest tak, że dziennikarstwo umarło, tylko słuchajcie, zbierzmy się do kupy. Zróbmy z siebie społeczeństwo obywatelskie i zażądajmy. Przecież na przykład mamy ustawę o radiofonii i telewizji, w której jest zapisane nasze prawo do tego, żeby mediami publicznymi zarządzali ludzie bezstronni, niezależni i charakteryzujący się wysoką wiedzą na temat merytoryczny. No i prezesem jest Juliusz Grau, który ma doktorat z medioznawstwa. I my, zgadzając się na to, co się dzieje od lat w wszystkich sprawach, nie reagując, po prostu nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, najzwyczajniej w świecie. Jak dogadasz się z specem od mediów, z Tadeuszem Rydzykiem, to się przyłączą. Ale Tadeusz Rydzyk uprawia swoją, że tak powiem, swój biznes i jakąś tam swoją częściowo też polityczną propagandę. To nie jest żadne dziennikarstwo, to jest w ogóle inna rzecz. Wartość medium Tadeusza Rydzyka nie polega na analizowaniu rzeczywistości, przedstawianiu racjonalnych z niej wniosków, tylko na zupełnie czymś innym, na urabianiu opinii. I jego wartość jest wartością, nie wiem, ekumeniczną i modlitewną. Moja starsza ciotka nie będzie słuchała radia Z. Nie będzie słuchała radia Z, ponieważ w radiu Z nie może się chodzić z domu, bo jest stara i chora. I to, że ma to Radio Maryja, to dzięki temu może sobie, nie wiem, się pomodlić z innymi ludźmi. Mieć wrażenie, że uczestniczy w jakiejś wspólnocie. Na przykład to jest w radiu ważne. Natomiast nie szukałbym w Radiu Maryja analizy rzeczywistości ekonomicznej, społecznej, politycznej, bo oni się kompletnie tym nie zajmują. Zajmują. Politycy tam. Ja nazywam to propagandą, oni nazywają to płodną obiektywną analizą. Jeżeli ja dobrze rozumiem, to jesteśmy nimi. Więc się uspokoiłem. Tak, jesteśmy niewinni, bo tak, albo społeczeństwo jest beznadziejne, politycy wciągają. Nie, 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 ja próbuję podsumować pierwszą turę całego. Ale ja tak nie powiedziałem. Zabijam się. Ciebie, a Bugała elegancko nie nawiąza. To zostali w zasadzie się zgodzili, że jesteśmy niewinni, zwłaszcza Adam. Otóż. Wszyscy jako całość na pewno jesteśmy niewinni, bo inna jest wina twoja i inna moja. No, bo lepiej, że raz jesteśmy winni albo niewinni. Ja odpadam za swoje wina, ty za swoje. Jacku. Z tego, co mówi Jarek. Dostałem pytanie, dlaczego mnie nie ma w telewizji publicznej? Ja powiedziałem, że odpowiedź jest bardzo prosta. Nie dopiero teraz, tylko w żadnej telewizji publicznej nie było, ponieważ od początku krytykowałem moich własnych przyjaciół, którzy zainstalowali tam spółki prawa handlowego. O gigantycznych kosztach zarówno tych rad nadzorczych, jak i rozpuszczonych niesłychanie zarządów, jak napisałem, że to jest około 1 miliard złotych rocznie, a tyle jest, ponieważ nawet lokalne, regionalne rozgłośnie mają osobne rady nadzorcze, a kiedyś mi poinformowano, że parę tysięcy złotych kosztuje każde spotkanie rady nadzorczej radia na przykład. No więc trudno się dziwić. Otóż ponieważ to powtarzałem przez te 20 lat, no to nie dziwnego, że żadna telewizja publiczna nie może mnie akceptować. Ja myślałem, że powiesz, że nie macie telewizji publicznej, bo nie ma telewizji publicznej. Telewizja ale to też państwo to ustawy przyjęło państwo. Tylko chciałem nie jest telewizja, ani radio. No. Ja jestem szczęśliwy, bo ja mam studio opinii i jestem u siebie. No więc to jest źródło szczęścia Stefana, jest częścią problemu. Ale znaczy, ja mam wrażenie, że ta dyskusja idzie w takim kierunku, którego, że Jarek wygłosił ogólnie z całym szacunkiem bardzo słuszne postulaty o tym, żebyśmy byli trochę piękniejsi, trochę bardziej uczciwi i trochę młodsi. Jarek, tak nie będzie. Nikt nie oczekuje tego, żeby powstała telewizja publiczna. Politycy z żadnej ze stron, o czym się przekonaliśmy, po prostu tego nie chcą. My też, znaczy apelować o tym, żebyśmy my teraz tak ze sobą uzgodnili wspólne wartości. Po czym za chwilę słyszę od panów, że no ale Radio Maryja to jest straszne.
Ja tylko powiedziałem, że jak on się dogada z Radio Maria, to ja przyłączę się. No tak, ale za chwilę to z mojego punktu widzenia Gazeta Wyborcza też bardzo często nie jest. Bardzo fajna, nie straszna, dlatego też ja nie oczekuję, że pan coś uzgodni z gazetą. Ale tyle powiedziałem. No właśnie, znaczy, jeśli my nie uzgodnimy, prawda, nie wiem, powiedzmy dawna Rzeczpospolita z gazetą, to jakby no to nie ma żadnych szans. No właśnie to są dwa światy, tak? No to jest bardzo niedobre. Ale myślę, że tego nie da się zakląć. Bym też bardzo chciał, znaczy ja uważam, że nie zmienimy Polski, jeżeli nie będziemy ze sobą się porozumiewać, tak? Bo nie zmieni jedna strona. Nie da się jedną stroną, idąc po lewej albo po prawej stronie, zmienić całego kraju. Tak? Kto atakuje kraj, przede wszystkim? Kraj zmienia. Pytanie mamy, mamy na ten temat różne zdanie, tak? Ale do tego momentu musimy dojrzeć. Znaczy, moim zdaniem, to zaklinanie tego nie wymyślimy dobrej terapii, tak? Musimy odbudować, nie wiem, społeczeństwo obywatelskie, musimy, każdy z nas u siebie musi próbować budować swoje instytucje. Ja mam jakiś pomysł, co ja będę robił w najbliższym czasie po to, żeby było lepiej, żebyśmy mogli ze sobą lepiej rozmawiać. Powołałem think tank razem z moimi przyjaciółmi, w którym mamy nadzieję, obie strony będą też ze sobą rozmawiać, bo już za chwilę pewnie nie będę dziennikarzem, bo wydaje mi się, to kompletnie nie ma sensu, że wszystkie powody, dla których uprawiałem ten zawód przez 20 lat, się wyczerpały. Myślę, ja mam taki sposób, tak? Każdy z nas może sobie tam pewnie znaleźć inny, ale nie wierzę, że tu teraz uzgodnić.